Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej, ze studia Telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem, ojciec Zbigniew Pieńko. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest znany już Państwu pan kapitan Andrzej Piotrowski, kapitan jachtowy. I y, serdecznie witam pana kapitana. Dzień dobry, witam również. I panie kapitanie przechodzimy do kolejnego odcinka naszych rozmów, naszych refleksji na temat szlakiem wielkich Polaków, bo z tego, co wiem, już jest przygotowywany taki rejs, który ma też pokazać, że jednak Polacy mają swoją godność, mają swoją wartość i zapisali się, można powiedzieć, złotymi zgłoskami poza granicami ojczyzny. Tak, 1 listopada ubiegłego roku zakończył się. Ten pierwszy, pierwszy etap, pierwsza wyprawa szlakiem Wielkich Polaków, która była wzdłuż tak zwanej wielkiej pętli Great Loop of America, prowadziła z Chicago do Chicago przez Wody Śródlądowe Stanów Zjednoczonych i było to wielkim sukcesem. Myśmy się zatrzymali w wielu miejscach i to mnie upewniło, że, że ten cały pomysł na szukanie śladów Wielkich Polaków to jest rzecz niezwykle, Potrzebna. No, i na tej kanwie przy okazji został sprawdzony jacht kapitan Wagner 2, który się okazał bardzo, bardzo przydatny w tej żegludze. Jest to duży jacht, duży dwumasztowy jol, o długości 46 stóp. No, i siłą rzeczy następnym takim. Etapem powinno być szukanie tych śladów wielkich Polaków na tych akwenach, które są blisko Stanów Zjednoczonych. Takim najbardziej, który jest i atrakcyjny, a jednocześnie budzi ciekawość, budzi dużą ciekawość również w Polsce, to jest akwen Morza Karaibskiego. No i przy końcu października tego roku chcemy ruszyć Chicago podobną trasą, czyli rzeką rzekami, właściwie drogą wodną, która się nazywa Illinois Waterway, dotrzeć do Mississippi, potem do ujścia rzeki, rzeki Ohio, rzeką Ohio, ten kawałek pod prąd, dotrzeć do Tennessee River, potem kanałami do rzeki Tom Bigby i osiągnąć mobil. To będzie ta trasa, która już w zasadzie myśmy prawie robili, z tym, że nie byliśmy w mobil, a byliśmy w Nowym Orleanie, ale już począwszy od... Mobil to już jest Zatoka Meksykańska, San Petersburg, Key West. Key West to takie najbardziej na południu położone miasto Stanów Zjednoczonych wrota właściwie do Karaibów. No i takim następnym już punktem naszym to jest Hawana na Kubie. Dlaczego Hawana? Dlaczego w ogóle Kuba? Bo Kuba jako komunistyczne państwo, przynajmniej do dzisiaj, nie jest jakimś takim moim wybitnym. Zainteresowaniu. Niemniej jednak bohaterem narodowym Kuby jest generał Miałowski. Generał Miałowski, właściwie Karol Rolow Miałowski, to jest urodzony w Warszawie Polak, który brał udział, jego rodzice brali udział, w powstaniu listopadowym, z tego powodu musieli się przeprowadzić później do królewca, bo były kłopoty w zaborze rosyjskim, emigrowali do Stanów Zjednoczonych. On brał udział w tej pierwszej wo wojnie o wolność Kuby. To jest przełom XVIII-XIX wieku, i poprzez swoje działania na Kubie został bohaterem narodowym Kuby. Zresztą jest bardzo mocno forowany, nawet w dzisiejszej Kubie. W Hawanie znajduje się jego grobowiec. I chcemy odwiedzić ten cmentarz, gdzie jest grobowiec, złożyć kwiaty. Chcemy tam położyć polską banderkę. Chcemy uczcić bohatera narodowego Kuby, nie tej Kuby komunistycznej, a Kuby, Kuby przed Fidelem Castro. No, i w, już będąc w Hawanie, na pewno opłyniemy Kubę praktycznie dookoła, bo popłyniemy w kierunku Meksyku i potem zawrócimy, będziemy płynęli, bo wreszcie płyniemy na Karaiby, ale będziemy się zatrzymywali w paru miejscach na Kubie. Chcę się zatrzymać również w Santiago de Cuba, ponieważ tam też takim pobocznym naszym tematem są ślady Władysława Warnyczyka. Władysław Warnyczyk nigdy nie był na Kubie, nigdy. Z tego, co wiemy, nie poległ w bitwie pod, pod Warną, tylko zamieszkał później na Maderze. Niemniej jednak, jak twierdzi portugalski historyk, jego synem jest Krzysztof Kolumb. Nad tym możemy dyskutować, ale w Santiago de Cuba właśnie są pewne ślady po Krzysztofie Kolumbie, po jego braciach. Także chcielibyśmy to przy okazji obejrzeć. No i tam już. Yy, Santiago de Cuba trasa prowadzi na wyspę Jamajka, a Jamajka to, to już absolutne Karaiby i prowadzi nas do miejsca Montego Bay. Dlaczego Montego Bay? Otóż Montego Bay to jest miejsce, gdzie zamieszkał Michał Antoni Leszczyński. To jest taka postać, nad którą bym zamienił słów, powiedział słów więcej. Otóż Michał Antoni Leszczyński, notabene, w prostej linii, a, potomek króla Stanisława Leszczyńskiego. W prostej linii, bez żadnych złudzeń. Kapitan żeglugi wielkiej, szkołę skończył przed wojną, szkołę morską, przed wojną jeszcze w Trzewie. No i już wtedy wykazywał niezwykle zdolności artystyczne. Był utalentowanym muzykiem, dyrygował szkolną orkiestrą, malował, był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, znał kilka języków jak skończył szkołę morską, ale przede wszystkim był żeglarzem, był kapitanem żeglugi wielkiej, pływał na polskich statkach. Podczas II wojny światowej znalazł się na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie też pływał powiedzmy na statkach. Był krótki okres czasu nadwornym malarzem królowej brytyjskiej. Kiedy królowa brytyjska Elżbieta II była w podróży na Bermudę na jachcie Brytania, no to towarzyszył jej Michał Antoni Leszczyński jako nadworny malarz. No i koniec końców po II wojnie światowej wybrał Jamajkę jako to miejsce, gdzie chciałby mieszkać. I tam się oddał swojej całkowicie, całkowitej pasji malarstwu. Jest jednym z najlepszych malarzy modernistów. Jego, na Jamajce jest jego muzeum, jest jego kupę, kupę ma pamiątek po, po nim jako malarzu. Jego żona, angielka Peggy, po jego śmierci, Leszczyński zmarł w 1972 roku, jest pochowany właśnie w Montego Bay. I też chcemy się zatrzymać i w muzeum, i obejrzeć, powiedzmy, wszystkie pamiątki po Antonim Leszczyńskim. On tam jest znany jako Majko Lester, bo te, te, te nazwisko Leszczyński było nie do wymówienia dla tubylców. W związku z powyższym on tam istniał jako Majko Lester. Natomiast wszystkie swoje prace malarskie podpisywał jako Michał Leszczyński. Chyba dwie albo trzy jego prace są w Muzeum Morskim w Gdańsku, czy w Szkole Morskiej w Gdyni, w, w tych dwóch miejscach prawdopodobnie. Natomiast jego prace są bardzo wysoko cenione i bardzo wysoko stoją, że tak powiem, jeżeli chodzi o ceny na, na tym markecie malarskim. Natomiast Antoni Leszczyński, no to chyba obok twórcy reggae i tego biegacza słynnego z Jamajki, to chyba najbardziej słynna postać na Jamajce I fajnie, i fajnie, że ten człowiek jest właśnie Polakiem, a dla mnie to jest jeszcze przyjemność, że to jest kapitan żeglugi wielkiej, że, no, że jak się człowiek poświęci morzu, to jeszcze wcale nie znaczy, że nie może być kimś wybitnym w zupełnie innej dziedzinie. No i to jest Montigo Bay i z Montigo Bay jest prawie rzut beretem do następnej, następnej wyspy to cały czas płyniemy i pod wiaty i pod fale dlatego ta żegluga będzie dosyć ciężka dobrze że mamy taki jacht że jest ten Morgan 46 o nazwie Kapitan Wagner II, bo ten jacht wytrzyma tą żeglugę i pod wiaty i pod fale i następną wyspą będzie Hispaniola Hispaniola to jest wyspa którą to jest nazwa hiszpańska za czasów Indian Arawaków ta wyspa nazywała się Haiti i to od razu nam wskazuje, gdzie to może być. Otóż dzisiaj w Wyspach Hispaniola dzieli się na dwa państwa: na Dominican Republic, czyli Dominikany, i na Haiti. I na Haiti są dwie, dwie, dwa intrygujące miejsca, które chcemy zobaczyć związane z Polakami. No pierwsze miejsce to jest oczywiście Legiony Polskie, które tam wysłał Napoleon, żeby zdławić powstanie Murzynów na Jamajce, którzy walczyli o niepodległość o on, on niepodległość, przepraszam, nie Jamajki, tylko Haiti, o niepodległość Haiti i chcemy odwiedzić miejsca, które. Bo Napoleon wysłał tam dwie pół polskie pod dowództwem generała Jabłonowskiego, który zresztą zaraz po tym zmarł na żółtą febrę. Tam ogólnie na wyspę trafiło 5280 Polaków. Niektóre źródła twierdzą 5400. Z tego 4000 ludzi zmarło i zginęło w walkach z powstańcami, ale 700 osób zostało na wyspie. 7400 osób. Kilkaset osób zostało na wyspie i oni są potomkowie tych legionistów, są chyba w pięciu wioskach murzyńskich na Jamajce. Na, na tym, na Haiti. I chcemy znaleźć miejsca tych polskich legionistów. Tu nam taką pomoc oferuje Roman Popławski, tutaj z Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego przyjaciel jest jednym ze znaczniejszych ludzi na Haiti, jednym z bogatszych, nawet miał, miał propozycję zostania tam premierem i być może uda nam się przy jego pomocy zrobić turę po tych wioskach, gdzie jeszcze mieszkają Krajowcy, którzy mają wszelkie cechy, powiedzmy, słowiańskie, na przykład mają jaśniejszą skórę, czy niebieskie oczy, czy jasne włosy, są mają polskie nazwiska, mają wyraźnie, powiedzmy, i są potomkami, potomkami e, polskich legionistów. Wspomnę tylko, że Jan Paweł II odwiedził Haiti i przyjechała delegacja z tych wiosek z prośbą do papieża, żeby on Wymóg na ówczesnych władzach, władzach komunistycznych, żeby oni mogli emigrować do Polski, że chcieli wrócić, potomkowie legionistów, chcieli wrócić do ojczyzny. Jak to się zakończyło? Ja przypuszczam, że Jan Paweł II na pewno im przekazał prośbę tamtych yy, społeczności powiedzmy, potomków tych legionistów, natomiast komuniści zajęci swoimi sprawami, grabieniem kraju, to nie mieli do takich spraw głowy, a w ogóle nie zależały im na tym co, co jakaś tam powiedzmy Haiti i tak dalej. Może jakby byli bogaci, to I łatwiej by było Jakby przywieźli jakąś przyjść. kasę, to na pewno by to mogło w jakiś sposób działać. Drugim takim miejscem, to też jest bardzo ciekawe, na Haiti, to jest postać Faustyn Edmund Wirkus. Faustyn Edmund Wirkus jest emigrantem z Polski. Urodził się w Ripinie. Ripin to dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie. Jego rodzina wyemigrowała do, do Stanów Zjednoczonych i on mieszkał w takim mia małym miasteczku w Ameryce, w Pensylwanii, gdzie jako mały chłopiec był tak zwany, on był tak zwany. Callbreaker, breaker, boy breaker. To byli mali chłopcy, którzy pracowali przy kopalniach i te duże kawały węgla, które wychodziły z kopalni, oni rozbijali na mniejsze, żeby było łatwiej to sprzedawać. I On był takim callbreaker. Ale któregoś dnia tam, powiedzmy, w tym miasteczku jakaś była, zjawiła się jakaś misja z, z piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych i on już jako starszy młodzieniec Zapisał się do piechoty morskiej i poprzez tą, powiedzmy, służbę w piechocie morskiej dostał się tam na Haiti, gdzie Amerykanie tam, powiedzmy, ponieważ tam ciągle były jakieś kłopoty z kolejnymi rządami, to tam Amerykanie czasami interweniowali, żeby, powiedzmy, nie było za dużo, za dużo jakiejś zadymy. I on na wyspie, ta wyspa, muszę ją tu znaleźć, bo on na wyspie uratował kobietę murzyńską, która była tam traktowana jako królowa tej wyspy. I o dziwo, ona, dziękując mu za uratowanie życia, on był wtedy sierżantem w piechocie morskiej, zauważyła, że on ma na imię Faustyn, a poprzednim królem Haiti był Faustyn I. I ona rozgłosiła powiedzmy wieść, że on jest białym następcą poprzedniego króla. On był królem trzy lata na tej wyspie. Wprowadził reformy, które do tej pory na wyspie w ogóle na Haiti były nieznane. On spowodował, że wybudowano lotnisko na tej wyspie. No, oczywiście zwolnił się z piechoty morskiej i był jako, urzędował jako król przez trzy lata, aż dopiero okazało się, no, że premier Haiti, bo tam jest mimo wszystko jest to Republika, w związku z powyższym no, premier nie mógł tolerować, że wreszcie no, tutaj oprócz niego jest jakiś król. Także po trzech latach on niestety został zdetronizowany, wrócił do Stanów Zjednoczonych i zmarł w Stanach Zjednoczonych. Jest pochowany na bardzo tym takim znanym cmentarzu. W Stanach Arlington National Cemetery, czyli ten naj, naj, najważniejszy cmentarz w Stanach Zjednoczonych. Jego historia jest opisywana w Periodyku Piechoty Morskiej jako coś sensacyjnego. Ja myślę, że to jest akurat dobry, dobra sprawa, żeby się tym również pochwalić, bo skoro, bo skoro najważniejsza gazeta piechoty morskiej USA uważa go za bohatera, no to tym bardziej my, a przecież wyraźnie jest po pierwsze polskim imigrantem, który na notabene się urodził w Polsce i dopiero w Stanach Zjednoczonych zrobił tą, tą karierę. I to jest Haiti. Oczywiście odwiedzimy również drugą stronę wyspy, gdzie jest Dominican Republic, czyli Republika Dominikańska. Chcemy zatrzymać się w Santo Domingo. Dalej ten sam pomysł, ten sam pomysł szukania śladów Kolumba, czyli powiedzmy tego domniemanego syna. Króla Władysława Warneńczyka, ale tam będzie tylko postój, żeby powiedzmy, zobaczyć te miejsca, które są związane z Kolumbem. No i kolejny, kolejny przystanek to San Juan w Porto Rico. No i San Juan w Porto Rico to po pierwsze, no sama nazwa jachtu, kapitan Wagner II, obliguje nas do szukania śladów kapitana Wagnera, bo to jest jeden z polskich i polonijnych, a głównie polonijnych bohaterów, bowiem y, kapitan Władysław Wagner wybudował tam stocznie. Dużą stocznię, która nawet budowała, remontowała a, jednostki dla marynarki wojennej USA, oczywiście te mniejsze jednostki, ale tam również w San Juan wychował się jego syn Majko Wagner. I chcemy poszukać śladów Majko Wagnera. Majko Wagner był w 2014 roku, po raz pierwszy go spotkałem, bo ja nie, nie, nie przedtem nie miałem, nie miałem możliwości spotkania syna kapitana Wagnera. On ma syna i córkę. Poznałem córkę, poznałem małżonkę, ale dopiero Majko Wagnera poznałem w 2014 roku. Majko Wagner był tu w Chicago, był przy wodowaniu jachtu kapitan Wagner, był na naszym bankiecie pożegnalnym i był taki pomysł, że popłyniemy później tym jachtem do Polski, żeby syn kapitana Wagnera zakończył podróż dookoła świata swojego ojca. Niestety 18 kwietnia 2015 roku Majko Wagner zmarł w San Juan na atak serca. W związku z powyższym na mnie, jakby, albo na nas w żeglarzach polonijnych spoczęła, jakby to powiedzieć, konieczność a, po pierwsze kontynuowania tego życzenia Władysława Wagnera, żeby skończyć tą podróż do świata, ale również poszukać śladów Majko Wagnera, kim on był w San Juan. Co to? Bo na pewno nie był pospolitym człowiekiem, na pewno był żeglarzem i to bardzo dobrym żeglarzem. Prawdopodobnie był kapitanem jachtowym. To wszystko powoduje, że ten nasz pobyt w Porto Rico będzie związany z dwoma Wagnerami, i z Wagnerem starszym, czyli ojcem, i z Wagnerem młodszym, czyli synem. I to będzie ta, ten pierwszy etap, który doprowadzi nas do Porto Rico. Już mamy za sobą Kubę, mamy Jamajkę, mamy Haiti, Dominikan Republic tudzież y, Porto Rico. No i tam będzie kolejny etap, który będzie trwał około 2-3 miesięcy. Pływanie po Wyspach Karaibskich i szukanie śladów Polaków na Wyspach Karaibskich. Ja tylko powiem, że jak rozmawiałem z wdową yy, po Władysławie Wagnerze, z panią Mabel Wagner, to ona mi powiedziała, że jak w 1949 roku płynęli jachtem Rubikon, ona z mężem i plus załoga, to okazało się, że na każdej wyspie karaibskiej lekarzem jest Polak. I ona była zaciekawiona, skąd Polacy, dlaczego na każdej wyspie Polak jest lekarzem? Ja też byłem zdziwiony, bo w życiu o tym nie wiedziałem. Potem zaczęło mi tak świtać w głowie, że to pewnikiem są lekarze, którzy byli w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej na Zachodzie, ponieważ nie było pracy, Anglia miała kłopoty, nie chcieli wracać do komunistycznej. Polski w związku z powyższym szukali pracy swojej i takim najbardziej najlepszym rozwiązaniem było znaleźć się, powiedzmy, na Karaibach jako lekarz, bo lekarz to jest funkcja na Karaibach niezwykle ważna, przynajmniej była ważna wtedy. I przede wszystkim były z tym dobre za zarobki, dobre miejsce i dużo lepszy pomysł niż zostanie na wyspach brytyjskich czy tam gdzieś w Europie zrujnowanej przez wojnę i szukania powiedzmy jakiegoś zajęcia niekoniecznie jako lekarz. To też chcemy poszukać tych śladów polskich. Tych śladów podejrzewam jest tam dużo na, na Karaibach, i na to mamy dwa miesiące. I w momencie, kiedy skończymy ten rejs na, po pływaniu Karaibach, chcemy go zakończyć w Zatoce Trellis Bay, gdzie mieszkał przez 9 lat kapitan Wagner z rodziną, czyli to jest Brytyjskie Wyspy Dziewicze, tam chcemy, tam już jest monument poświęcony kapitanowi Wegnarowi z odpowiednią tablicą, chcemy tam dopisać, że jest honorowym, dostaje honorowe, pośmiertnie, honorowe obywatelstwo Karaibskiej Republiki Żeglarskiej i stamtąd rozpocznie się ostatni etap, który poprowadzi nas do Gdyni, ale po drodze będzie Bermuda, Będą wyspy azorskie, będzie Anglia. W Anglii chcemy dopłynąć do portu Great Yarmouth, gdzie kapitan Wagner dopłynął i nie mógł kontynuować swojej podróży, bo wybuchła wojna światowa, bo Niemcy napadli na Polskę. Ale wracając do Azorów, na Azorach chcę, żeby na pokład jachtu przybył Carlos Borges. Carlos Borges jest to przyjaciel, którego ja poznałem u, lata temu, lata. Ja myślę, że utrzymuję kontakt z. z, z, z Kaloszem Borgesem od 2004 roku, czyli lat już temu 13. Ostatnio był mój przyjaciel na Wyspach Azorskich, bo ja go zachęciłem, żeby się spotkał z Borgesem. Dlaczego ten Borges jest taki ważny? Otóż mój przyjaciel Henryk Skwarczyński, pisarz tutaj mieszkający pod Chicago, wybrał się, bo się też zajmuje historią Warneńczyka. Otóż razem przez półtora miesiąca, bo tyle był Henryk Skwarczyński na wyspach, obeszli całą masę archiwów, bo Carlos Borges twierdzi, że jego rodzina to są potomkowie Władysława Warneńczyka i ma na to papiery. I jak rozmawiałem ostatnio z Henrykiem Skwarczyńskim, to powiedział Andrzej, absolutnie prawda. Absolutnie prawda. Byłem w archiwach, widziałem. To jest rodzina z Madery, która przeprowadziła się na Azory, i oni mają papiery, że pochodzą od króla Władysława Warniczyka. Czyli, innymi słowy, ja chcę, żeby na pokładzie kapitan Wagner II na Azorach, na wyspie Terceira, Carlos Borges, który notabene też jest kapitanem jachtowym i jest znakomitym żeglarzem, zresztą. Z tych papierów, co Carlos Borges pokazał, wynikało wyraźnie, że jego rodzina od początku trudniła się jako kapitanowie statków rybackich, jako, po, jako kapitanowie, którzy polowali na wieloryby i tak dalej, ciągle związani z morzem, czyli on jest w swoim żywiole. I on z nami popłynie do tego Great Yarmouth i z Great Yarmouth my skopiujemy drogę kapitana Wagnera z 1932 roku, kiedy on wypłynął z Gdyni i poprzez... Cieśniny duńskie i taki Limfjord-Kanał, to jest przez Danię, Morze Północne, dotarł do, do Anglii, i do, do, do Holandii. I my chcemy tą drogę z Great Yarmouth przez ten Limfjord-Kanał i tak dalej dotrzeć do Gdyni. No i spodziewamy się, że w Gdyni będziemy. Będzie duża impreza, duża impreza polonijna. My chcemy, żeby nasz jacht reprezentował Polonię amerykańską. Prawdopodobnie będą w załoze również z Polonii brytyjskiej, głównie z Londynu, bo współpracuje z nami kapitan Jerzy Knabe, który jest tam, powiedzmy, taką ostoją polonijnego żeglarstwa w Londynie. On dużo nam pomaga. On zresztą również był zainteresowany tymi historiami związanymi z kapitanem Wagnerem, organizacją, która współorganizować będzie spotkanie te w Gdyni, bo chcemy, żeby w to było zaangażowane miasto Gdynia, być może Polska. Natomiast organizacją żeglarską, która będzie to w tym zaangażowana, to będzie tak zwany Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża. To jest organizacja, która kiedyś powstała w Chile. Z Chile została przeniesiona do Polski. Jeszcze w tych czasach, kiedy oni to zakładali w Polsce, to było nielegalne, bo komunizm na to w życiu by się nie zgodził. Dzisiaj to już jest bardziej legalne. W zupełnie legalne i Bractwo Wybrzeża będzie się zajmowało naszym przybyciem do Gdyni, ale chcemy głównie i to, to jest credo, żeby ten jach, kapitan Wagner, dwa, który tam przypłynie do Gdyni i ci ludzie, którzy będą na pokładzie, reprezentowali Polonię amerykańską i częściowo Polonię brytyjską, a jednocześnie żebyśmy mieli na pokładzie takich, powiedzmy, takie tuzy, jak właśnie Carlos Borges, który powiedzmy tak, jakby ten płynął do, do swojej byłej ojczyzny. Jak również chcemy, być może się uda namówić wdowę, żebyśmy przewieźli prochy Majko Wagnera, żeby złożyć je na cmentarzu w Witominie, obok, obok jego ojca, Władysława Wagnera. No właśnie, będzie to. W 2018 roku, a więc w setną różnicę odzyskania przez Polskę niepodległości. No i prawie 80 lat od tych planów niezrealizowanych, dokładnie 79 kapitana Władysława Wagnera. A tak. więc przedsięwzięcie wielkie, ale też i można powiedzieć, historyczne, takie znaczące. Panie kapitanie, no czas naszej audycji szybko minął. Także bardzo dziękuję za te refleksje i za to, co Pan robi, bo mamy świadomość, że to nie tylko jakiś sentymentalny rejs, ale też okazja, żeby wymienić też pewne opinie, zdania z Amerykanami, a także przekazać tą wiedzę czy po prostu uświadomić ich, że. Te nazwiska, które tam występują, te znaki, groby, które na tych terenach pozostały, to są groby wielkich Polaków, którzy nie tylko ojczyźnie służyli, ale też walczyli, jak to się często mówi, za wolność waszą i naszą. Tak, to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. Do tej pory nas Amerykanie popierali, im się to bardzo podobało. Myślę, że te nacje, które są na Karaibach i po drodze, też również, a po pierwsze, Poprom nas, a po drugie są warci tego, że im pokazać polskich bohaterów. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy pana kapitana Andrzeja Piotrowskiego, kapitana jachtowego, który na początku listopada, końcem października rozpoczyna kolejny rejs szlakiem wielkich Polaków. Ja z Państwem się żegnam. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.